Kiedy słyszymy o cyklu przedstawień malarskich, to raczej przychodzi nam na myśl seria płócien niż seria pisanek. Tymczasem w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się kolekcja pisanek wielkanocnych, które stanowią cykl miniatur ze scenami życia Chrystusa. Zanim trafiły do zbiorów muzealnych, przebyły ciekawą drogę, która wciąż kryje przed nami wiele tajemnic. W skład kolekcji wchodzi 12 pisanek wykonanych farbą olejną na kurzych jajkach. Każda z nich przedstawia inne wydarzenie ewangeliczne. Od uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, po zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Na tej pisance widzimy scenę złożenia Chrystusa do grobu. Została ona namalowana z dużą precyzją. Nie wiemy, czy autor korzystał z jakiegoś wzorca, ale przecież temat ten w malarstwie religijnym był podejmowany bardzo często. Przechowywane w muzeum pisanki to dar państwa Zofii i Marka Gręplowskich. Tradycja rodzinna głosi, że w latach 30. XX wieku pisanki te otrzymał w prezencie od jednego ze swoich pacjentów dziadek pana Marka, krakowski dermatolog, dr Łazarz Pilecki. Nie wiemy, czy ów pacjent sam je wykonał. Tradycja rodzinna głosi, że tak. Obdarowany lekarz otoczył małe dzieła sztuki szczególną troską, a jego dzieci i wnukowie traktowali je jako cenną rodzinną pamiątkę. Dzięki temu dziś możemy zobaczyć, jak bardzo pisanki różnią się od siebie.